Dzień dobry, witamy bardzo miło i bardzo serdecznie w kolejnym vlogu. Tym razem już nie z Ukrainy, a z Mołdawii. W poprzednim vlogu mogliście zobaczyć, jak przekraczaliśmy granicę. Bardzo z całego serca chciałem podziękować panu Bogumiłowi i panu Tomkowi za wsparcie, za postawienie nam wirtualnej kawy, ale tak naprawdę za wsparcie przez serwis Buy Coffee Tu, łamane przez tam gdzie, tutaj gdzieś wam wyświetlę. Jakby ktoś jeszcze miał ochotę, to dla nas jest to bardzo miłe, jak ktoś nam właśnie w ten sposób dziękuję za nasz też trud, który poświęcamy na produkcję tych vlogów, bo nie ukrywam, ale wymaga to troszkę czasu. Może nie samo nagrywanie, bo nagrywanie nie jest bardzo trudne, no wystarczy mieć ze sobą kamerę w odpowiednim momencie coś ciekawego nagrywać, ale późniejszy montaż, wysyłanie do internetu, opisywanie to niestety troszkę czasu zajmuje, więc bardzo wam za to dziękuję, drodzy widzowie, za wszelkie wasze wsparcie, za subskrypcje, za lajki, za komentarze. To bardzo dużo dla nas znaczy. A tymczasem, słuchajcie, jesteśmy na drodze. Z tamtej strony sobie jedziemy w tamtym kierunku. Tu akurat postanowiliśmy się zatrzymać, zrobić sobie kanapki, bo jest godzina 13:30. Lisa co prawda śpi, ale no, o tej godzinie zazwyczaj jemy, więc Dorenda przygotuje jakąś kanapkę później w samochodzie, jak Lisa wstanie i ją nakarmi. Droga nie jest zbyt, że tak powiem, dobrej jakości. Niestety jest tutaj dużo dziur, dużo jam. Są takie nagłe uskoki, ubytki tego asfaltu. Trzeba jechać bardzo ostrożnie. Ja jadę na czwartym biegu i nie przekraczam 60-tki. Raczej trzymam się 50-tki. No może dałoby się szybciej jechać, ale nie chcę nic uszkodzić, a przed nami jeszcze daleka droga. Ale jest nadzieja dla mołdawskich dróg, bo tutaj jest gruntowny remont, całą podbudowę wymieniają i pewnie za parę miesięcy czy lat, nie wiem jak szybko tu pracują, będzie piękna droga. A tak to docelowo będzie wyglądać. No to jesteśmy. Dotarliśmy po tej wyboistej drodze. Tutaj już jest zamek, ale jeszcze chciałem wam pokazać, kupiliśmy sobie, jak to się nazywa, placinta. Placinta z ziemniaczkiem. I bardzo smaczne, ja już zacząłem jeść, bo nie mogłem się oprzeć, bo to jest takie fajne, cieplutkie. I powiem wam, że taki placuszek kosztuje 3 zł w przeliczeniu na nasze pieniążki, więc to nie jest bardzo drogo, a teraz widzę piękny widok i chyba muszę go wam też pokazać. Chodź, Dorenda. No to popatrzcie, to wam właśnie chciałem pokazać. Znowu dotarliśmy nad Dniestr. Zobaczcie, jaki ten Dniestr tutaj jest spory. No oczywiście po drugiej stronie brzeg ukraiński. Tutaj Mołdawia. No i już słyszeliśmy opowieści, że przez tą rzekę przepływają Ukraińcy, no po prostu ci, którzy chcą uciec przed wojskiem, a teraz dla nich granice są zamknięte, po prostu nie mogą normalnie wyjechać, a no nie chcą iść do wojska. No to ja już nie oceniam po prostu, kto jak sobie podchodzi do tych spraw. Po prostu zdarzają się sytuacje, że ludzie przepływają po prostu od Ukrainy tutaj do Mołdawii, no i dzięki temu nie pójdą na wojnę. O, myśmy przed chwileczką tutaj dotarli. Tak jak wam mówiłem, tutaj jest zamek i zaraz spróbujemy się do niego dostać. To kilka informacji praktycznych. Kupiliśmy kartę Orange z 20 giga internetu, ma za 50 lei. 50 lei to jest 2,5 euro około. I teraz tak, idziemy zwiedzać zamek, czy tam twierdzę, i to będzie kosztować po 30 lei od osoby. No, czyli po ile? Czyli po 1,5 euro. Coś takiego. Po 6 zł powiedzmy. No więc te bilety nie są jakieś drogie. Tutaj przy samej twierdzy można stanąć. Myśmy stanęli tam po drugiej stronie ulicy. To jest normalnie darmowy parking. Twierdza jest jakby, jak się zjeżdża z góry, to trzeba jechać cały czas prosto, główną, centralną drogą, cały czas w dół. Po prostu w pewnym momencie zaczynają być widać. A, jeszcze jedna rzecz. Nie wchodźcie od razu do twierdzy,
pokazuje, bo ona tu jest, tylko trzeba iść jakby tak troszeczkę w park, tam stoją takie budki z pamiątkami i tam też jest kasa, gdzie kupuje się bilety, trzeba mieć gotówkę, dlatego wróciliśmy jeszcze raz do samochodu i musieliśmy, no chcieliśmy znaleźć bankomat, ale okazało się, że był kantor i w kantorze sobie wymieniliśmy pieniążki. Tam, do góry trochę. Tak, tak, jakby całe centrum jest tutaj 200 metrów powyżej. A te bułeczki, co kupowaliśmy wcześniej, to były dokładnie tutaj, w tym miejscu. 28 stopni, a myśmy wchodzili po takich wysokich schodach na wieżę. Jesteśmy, no, wyżej się już nie da wejść, na samej górze. Nim wam tutaj opowiemy jakąś, no może nie będziemy jakiejś wielkiej historii na temat tego obiektu opowiadać, to najlepiej sobie już sami poczytajcie, ale powiem wam anegdotkę, bo rozmawiałem tutaj z panem, który tam sprawdza bilety i on mi opowiedział, że nie wnikam jakby w całą historię, mówię tylko fragment. Tutaj kiedyś 2000 Polaków zdobyło tą twierdzę, później ją oblegało, później na mocy jakiegoś porozumienia po prostu oddali. Ale w czym rzecz? Przyszło ich 2000, a opuściło tylko 800. 1200 Polaków tutaj zostało i wzięło za żonę tę kobiety, Mołdawianki, tak? No i oczywiście założyło rodziny, mieli dzieci i w związku z tym w Mołdawii to miasto miało największy odsetek Polaków w całej Mołdawii. Taka ciekawostka. No ale to było już parę wieków temu. Ja go pytałem, czy jeszcze tutaj są Polacy. No on mówi, że, no, że są Polacy, ale już nie mówiący w języku polskim i po prostu oni mówią lub po mołdawsku, lub po rosyjsku, lub w obu tych językach. Bo tutaj tak można powiedzieć, że mniej więcej po 50% ludzi posługuje się i tym, ale zazwyczaj znają oba. Dokładnie mówiąc, to jest forteca. Tak jest przynajmniej napisane na Wikipedii. Powstała dlatego, no po prostu to miasto miało charakter obronny i ten cały garnizon, który tu przybył, o którym wam wcześniej mówiłem, była wojna polsko-turecka z łapią do renda. I oni się tutaj bronili. Nawet do tego doszło, że zostali odcięci od wody, ale Polacy troszeczkę tutaj zaczęli też tą twierdzę przebudowywać i tam na dole, jeśli to widać, ja wam pokażę, jak tam zejdę, jest studnia, więc oni nawet sobie byli w stanie wykopać studnię i dzięki temu mieli dostęp do wody. No to tak pokrótce wam mówię. Ta forma, jaką teraz widzimy, no to też jest powiedzmy XVI wiek, bo ta twierdza też była wielokrotnie przebudowywana. O, tutaj jeszcze jest kolejna baszta. Typowy budynek z tamtego okresu służący do obrony. A wiecie, jaką mi budowlę przypomina? No, kto jest z Krakowa, kto nas ogląda z Krakowa, kto mieszka w Krakowie, ten na pewno będzie miał jednoznaczne skojarzenie. Oczywiście chodzi o barbakan. No, barbakan dokładnie ten sam cel spełniał, co tutejszy zamek, warownia, twierdza. A to zobaczcie, jest ta studnia, o której wam mówiłem, którą Polacy wykopali i patrzcie się, że tutaj jest tabliczka i tu jest napisane w języku polskim. 7 października odcięto Polakom wodę. Polacy jednak wykopali już dawniej studnię. No i resztę sobie doczytajcie później. Także widzicie sami, że ciekawa historia tego miejsca. No i zrobiło się już 5:30. A my z Dorendą nie mamy planu. Znaczy, jakiś tam plan mamy, że już pozwiedzaliśmy, więc no wyjeżdżamy gdzieś, poszukamy jakiegoś miejsca na przyrodzie, nie? Tak, ja patrzyłam na mapie, widziałam kilka miejsc, które trzeba sprawdzić na satelicie lepiej, a ja nie mam internetu w telefonie. A tutaj w parku jest free zona, nie wiem, czy się próbowałaś łączyć. Zapomniałam. Słuchajcie, ja wam jeszcze powiem, że warto generalnie rozmawiać z ludźmi, bo tutaj rozmawiałem też z tym panem, z no, tym, który tam, on pracuje, sprawdza bilety, opowiada historię o twierdzy i pytałem go, jak z lataniem dronem w Mołdawii. I on mówi, że generalnie nie ma problemu, że można latać, no wiadomo, nie nad obiektami wojskowymi. Mówił, żeby nie lecieć na drugą stronę Dniestru, bo z Ukrainy mogą go zestrzelić, no ale tam nie próbowałbym nawet latać. No ale mówi, że no w samej twierdzy nie można, no bo to miejsce zabytkowe. Ale chwilę jeszcze z nim rozmawiam, on mówi, a że w sumie jak chcesz, to możesz sobie tam polatać. Także ja sobie tam też polatałem i ten film zobaczycie na końcu tego vloga, także oglądajcie do końca, bo no nieczęsto się zdarza latać w takich miejscach,
w środku zabytku i zrobisz to jeszcze zupełnie legalnie, ponieważ pan się na to zgodził. A my co? Kończymy vloga? Tak. Kończymy vloga i pewnie odezwiemy się jutro albo jeszcze dzisiaj wieczór w kolejnym vlogu. Także trzymajcie się. Wszystkiego dobrego. Dzięki za lajki, dzięki za suby, dzięki za wpłaty na Bike Coffee tu, tak. Dzięki za oglądanie. I do zobaczenia. Wszystkiego dobrego. Trzymajcie się. Pa. Pa.